Witam was wszystkich. Pamiętacie jak w tamtym leniuchowo mówiłem, że nie puszczam starej pancerny? Coś wyszło nie tak. Jak chcecie tą piosenkę sobie posłuchać, wystarczy wejść po prostu w starej pancerni. Ja nie będę przedłużał. Jestem Plery. Dzisiaj oglądamy starej pancerni. Otargały się. Nie, ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy. Ej, serio, ktoś mnie napalił wszędzie z pełno dymu. Przed nocą zdążymy. Guslik taki zadowolony. O, Grigori. Powrócimy wierni po wiosennym. Tomasz. On na tym takim fortepianie, nie wiem jak to się nazywa. Jak Mikow, mój kolega z Żywkowy mnie subskrybuje i ogląda w to. Takie pianino, tylko to się tak. I tutaj ma takie grajka, tutaj takie przyciski. A to mam skrócę, co się działo. Ojej, to jest to. Czekajcie, przewinę. Oni jadą do Berlina? To mam skrócę, co... Jezu, i mina Janka. To mam skrócę, co się działo. W poprzednim odcinku dowiadujemy się, że jadą oni do Berlina przez metro. Metro jest zalane, zalepują całego Rudego, Rudego 102. I potem mogą przejechać jak U-Bot. Co tam Janek, co tam Falik robi? Bo jest ruski. Tak. Wódz, to jest to trochę propaganda. Co? Dobra, trochę przewinę, bo oni tutaj jadą. Och, Pietra. Pietra, to ty na mordzie będziesz zaraz miał. To ma w tefy. No nieważne, nie będę wam spoilerował. Początek wynurzenia. A widzicie? Jadę całego schabowego. To jest początek. No, co tam gdzieś? O, jadą. Kurde, te dwie. No i się. Guslik, co tak patrzysz? Możemy? Dobra, otwieraj. Tomek. Obejrzałam całych, ale tego momentu, ale nie pamiętam już. On tam jakieś flashbacki, że oni do ruskich strzelali, chyba nie do ruskich. Że wyjechali do tej hali Hitlera, coś takiego, nie wiem. Janek Fed na tego, na hitlerowców, coś takiego, nie? W sensie... Gdzie wy tam idziecie, Guslik i Tomek? Przewinimy. Kapitanie, nie trzeba było ruszać. Najbrudniejsza robota. No to pomożcie przy czystej. Wygruszajcie jak lecie, a ja będę układał. To jest też ruska propaganda.
200 metrów stąd zupełnie pusto. Ale dalej, po lewej i po prawej pełno Niemców. Jak mrówków. Plutonowy powiedział, że ich dopilnuje. Mrówków. A, właściwie tak, było mrówków, mrówków. No, łap. Co to? Wszystko? Nie, Janek to jest. Gotowe? U nas taki zwyczaj, że zawsze wszystko gotowe. Dobrze, chodź ze mną. Co on robi? Co? Co jest? Co tam jest, bomba? Faryczki. Przynieś lom. Wnieś lom. Lom, kurde. Budeś tu. O! Ach, mu odpisnęło. Dobra. Dawaj. Poświeć mi. Dobra, ze śmieci się to wyciągnie. Nie, zaczuję. Niemców jak mrówków. Zaraz wracam, jak mnie coś ominie, to napiszcie w komentarzu. Co on robi? Jest mu sąkacie. Odwróć. 15 sekund. Chupa czas. Nie wychylać się. Naprawdę zapewne wysadzali, jakbyście chcieli wiedzieć, nie? Eksplozje na tamtym końcu tunelu przy stacji. Ja tak ciągu z tej strony. Powinny całkowicie zlikwidować SS-manów. A jeżeli... Tak czy inaczej, o północy pichurzy pójdą do ataku. Dziękuję. To my sprawdzimy czołg. Okej. SS-manów, a nie skopów, nazistów, Geringów, Adolfów, Hitlerów, mrówków. Mrówków. Feierabend. Możemy zaczynać. Okej. Okay. Czas jeszcze. Poluzujemy z Tomaszem gąsienicę, bo na tych podkładach to... Dobra, ja zaraz wracam. A Tomasz kurwa przywiezie... Tomasz kurde przywiezie całe kiełbasy. Założy się. Na tym przyniesie. Będzie tak nosił. Patrzcie, macie, tutaj macie. Panie Rusków, idzie w pan. Czemu to jest tak jasno, a tam było tak ciemno? Na studnia ma 20 metrów. Nie wiem, co wam to mówię. Dobrze, że Ruscy tak musieli cierpieć. Them never gonna give you up.
Tam Farik będzie musiał przejść. Dobra, to. Idą? Nie, ale za ścianą coś dropie i gwizdże. Założone? Grzegorz, Tomek też. Co? Okręt podwodny Rudy gotów do działań naziemnych. Podziemnych? A tak, podziemnych. Tomek, staniesz na warcie. Tak jest. Wiesz gdzie? Wiem, tam gdzie z Plutonowym chodziłem. No to idź. Chodź radzić. Siody. Nie ma przejścia. Jak to nie ma przejścia? Zamurowane? Za wąskie. Tak, o. Tak, ty też będziesz radził. Pies! No ile co? Jest stąd do tego miejsca, gdzie trzeba założyć ładunek? Tunelem dokładnie 300 metrów. Można czytać sygnały dla maszynisty. Mundur niemiecki zdobędą. Ile? Worek na plecy już. A wrócisz jak? W proszku. Właśnie. Pójdę najwięcej z was udźwignę. Nie pójdziesz. A kto mi zakurzy? Ja dowodzę. Sam pójdę, normalna sapierska robota. Czekaj. Pies przejdzie? No. A idą w kopy. Szarik, naprzód. No, 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 wiesz. A, dobra. Stój. Weź z powrotem. Połóż. Wróć. Dobry pies. Ha. Dobra, sutka. No, jeszcze raz, Szarik. Naprzód. Stój, połóż, wróć. Dobry. Dobry pies. Gotowe. No. No. Naprzód. No, Szarik, nie potkać jaj. No, no i no idź. No co stoisz, no i? Podrywałem sznurek na 300 metrów. Tyle trotylu, ile zdąży zanieść, powinno starczyć. Dobra, pewnie długo będzie fel. O, felaż, to mi trochę Czarnobyl przypomina i te rury. I co tam, będą wkopy? A to jest to miejsce właśnie. Czekajcie, bo mój tata idzie. Tato! Tato! Powróciłem z klapką. Raz,
dwa. Karitek, co się dzieje? Słabo ci? Nie. Jezu, naprawdę źle wygląda. On to puścił. O, w kopie. Ciekawe, czy to jest dziura, nie? No, ciekawe. Faktycznie się zachmówków. Ale on nie wytrzyma tego. O, idzie w kop. To jest ten z Bruce Lee'ego. Jak idzie Bruce Lee, potem tam uderza takiego innego. O. Mówmy Niemcy, nie? Ciocia wyfa. No Niemcy, bo... No i dobrze. Jest. Co jest, Farik? Co się dzieje? Farik, kochany. Co to się z nim dzieje? Niepokoi mnie to. Dobra, czekajcie. Ja sobie będę patrzył. Tylko... Kurde. Wiem, gdzie to jest. Ja robię speedrun teraz. Mam! Dobra, to zrobił tak. O kurde. Będzie trzeba tutaj dać. Dobra, to nie. Co się dzieje, Farik? Naprawdę coś z nim jest nie tak. No i co? Mówiłem? Biedaku. O, ten chemiczny. Obrotem szuby nakluwam zbiornik. Kwas zaczyna wyciekać kroplami, powoli przeżera w metalową płytkę dzielącą dwa detonujących płyny, no i później... No i łup! Dla pewności dodam jedną kostkę trotylu. Koniec. Co koniec? Co mu się stanęło? Jezu, jak on naprawdę źle wygląda. Jeden człowieczek. Ile mógł, tyle zrobił. Muszę iść. Przecież trzeba zapalnik zanieść. No to zanieść go. Zobacz. Ej. Wolałbym sam. Muszę iść. Zgodnie z umową, jeżeli nas nie usłyszą do północy, to i tak pójdą do ataku. Ale nam tłumaczy. Wielu żołnierzy o parę godzin nie dożyją zwycięstwa. Nam tłumaczy. Na człowieka jest wiele sposobów, żeby wytłumaczyć. Można prośbą, można groźbą, można po partyjnej, po komsomolskiej linii. No ale psu wytłumacz. Musi iść. Cholera jasna. Farikana ty tylko zostaw. Ja się na to pieruna nie chcę patrzeć. No co, no co? Biedny pies, tak. Musisz iść jeszcze raz. Tak, tak. Jezu. Biedny Jezu, jaki wal, Farik. O, tu jest fajne. Dobra, tak zostawię. Jezu, na mnie dwie lampy świecą. To jest fajne. No nie było tak. Weź. No weź.
dobrze. No idź. Idź, idź. No szary. No idź, idź, idź. Jeszcze dwóch. Stawaj na swoje miejsca. I na komendę. Uwaga. I raz. I raz. Do poruczniku. Do kapitana. I raz. I raz. Nie zauważył. Uderzymy z powietrza, z ziemi i z podziemi. Nie myślałem, że będę miał stanowisko ogniowe na piątym piętrze. A myślałeś, że pukawki doprowadzisz pod rajstak? Stamtąd go widać. Trochę na prawo, Ziegenzäule i brama brandenburska. Chcesz zobaczyć? Obywatelu majorze, grupa szturmowa sierżanta Szawelły. Gotowa do ataku, wiem. Ale 11 dawno minęła. Nic. Cisza. Radiotelegrafistka. Chodźmy, sierżancie. Tak jest. Ten wasz chłopak zawsze taki powolny. Pokażmy, czy to się... Kto pierwszy powiedział, że kocha? To nie mój chłopak. Ale można na nim polegać. A co wy tak na boku, a? Się odpalacie dalej. A tak zostawię, będzie okej. Okay. Ślady tylko odpuć. Jestem ciekaw, co tu się właściwie dzieje. Która godzina? Nie wiem. 3:12. Za 15 północ. Powinni już... Co? Ale nie ma ich! Lidia, uspokój się. Lidia? Co ty? Żeby już wrócili. No, nie trzeba się tak nerwować. Ot i my z Józkiem też do starych święcia nie wrócimy. O! Los, jak powiadają Ziejowy, byli na jednej granicy, a teraz na drugiej granicy posadę trzeba brać. 5 Józka, 5 moich, 5 za krzyż walecznych, razem 15 hektarów podsiew. O, a może jeszcze i mlyn jaki? Ale takiej wody i takiego lasu jak u nas... To nigdzie na świecie. Z palety i sam. Próbuj sprytowo. Cześć, co się fali dzieje? O kurde. Baterii nie ma. Nie uniesie zapalnik, tak? Chłopcy, skocz tam, który po Tomasza. Ze 200 kilo trotylu zostało. A? To co? Ważne, że tam rąbnie. Za ile? Mniej więcej za 2 minuty. O rany. Ja. Coś ty zrobił. Zabierz mu to. Oj, stary, stary. Jak świat. Guzwik, weź psa do czołgu.
Chodź, Szaryczek, chodź, biedny piesek, chodź. Biedny piesek, biedny. Cała robota na nic. Zrobił co mógł. Na końcu mu się pomyliło. Co jest? Tomek! Co Tomek? Jedzie! Na czym? No, na tym. No, nie wiem jak po polsku. Chodź! Na tym, na wagonie takim. Bo tam był wagon. Ha! Co jest ilogma jedzenia? To jest jedzenie, ty? No, no już, hamuj. Idziesz? Ależ tego naładował. No. O, a to koniak. Koniak. Kiełbasa. A od pocisku armatniego eksploduje? Koniak. No to koniak, no wina, wina może. Wyrzucaj to wszystko, ładujemy trotyl. Jak to namęczymy? Szybko! Kiełbasy. Pachną, co? Tyle kiełbasy do wyrzucenia, ja pierdziałem. Wszystko. Ja bym miał jeszcze jedną lampę, ale to by było za dużo. Kiełbasy. Prosto z magazynu. Widzisz, tyle się napracowałem. Ser, masło. Serio, Jezu. Na butelkach. Koniak pisało. Na pewno dla rządu, nie? Albo dla samego Hitlera. No. Wszystko się wyrzuca. Szkoda. No jazda. Tomek, guslik nad rezynę. Tomek, skacz się jak najbliżej peronu. Dobra. A wóz? A wóz? A tu jest ten, tak, a tu jest ten, tak. 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 U mnie szaleje buwa, jakbyście wiedzieli. Grześ, gotowy. Dobra. Mechanik, naprzód. No pf, no to jest Grigori. To mi trochę przypomina silnik od Bistuli. Kill Bizona. Nie wiem, sorry. Psiako, stój! Raz za raza. Idealnie. Wyskoczyli z szyn. Rozkręciły Hitler syny. Przeniesiemy. Dawaj. Hitler syny teraz. Jakby zgasił to światło? Aby było gorzej. Bo wiecie, ja chcę być w 100% takim fajnym youtuberem. Ale fajnie światełko jest w tym rudym. Za dwie północ. Na posterwactwo. Ciś. Ośląsku, kurczę. Nie wyciągnę, tylko paj. Ciś. Trochę znam śląski, choć nie tak, żebym się tutaj wymądrzał, ale... No ja. Odłamkowym! Gotowa! Gotowa. Grigori, co tak ciężko łapiesz? Ile trwał film ogólnie? O 2 minuty zaoszczędziłem. Słuchajcie, 2 minuty nagrywania tylko zaoszczędziłem. Trzeba wiać! Skokaj!
No ja mam szkołkę. Nie, zbiegała się. Co ci to musi? Jak oni to zdążyli? Drezyne! Ognia! Doszli! Zaczynamy! Wszystko wina Hitler synów. Baterie! Salwami ognia! A ja tak wiem. Znaczy Niemców. Ojca, który kule nosi. Znaczy o zmiłowanie prosić. Najpierw wybuch, czy najpierw artyleria? Haubice. Tak ono i było. Jak tylko błysnęło, od razu stryj powiedział Rudy. Doszli nasi. Doszli. No. Uwolę nam się mówiłaś. A panienka powiedziała? Nie. Powiedziałam. Panolitko. To ona by nie pytała. Panienka wybierze ze wszystkich, co mam, najładniejszy. Ten ja bym wybrał ten. Do szturmu! Gotuj się! O. Nie. Koniak, kiełbasy, butelki, same dobro. Nie, szkoda. Szkoda było. No. Zamknij to, muś ta klapaczka. Powiedzcie mi, czy z klapką lepiej wyglądam, czy bez? To piechoty na wprost. Ładują, gotowe. Mordo. Ognia. Omich. Ognia! O kurde, ale się nie. Co tu się... Dostaliśmy? Nie. Osłona poszła. Przydała się. Odłamkowym. Jest odłamkowym. Gotowe. Ognia! Najgorszy jest odłamkowy, bo wtedy może coś ci się stać. Ale duchu! Naprzód, kamraci! Bracia! Naprzód! Napiszcie mi, czy naprawdę lepiej wygląda w szlapku, czy bez szlapki? To nie jest moja jedyna czapka, żeby nie była, ja mam mnóstwo czapek. Dawaj, flashpaj! To są smoke! Warszawa! Naprzód! Oni są w Berlinie, nie w Warszawie! Naprzód! Dzieje się tutaj tyle, że po prostu są szklanki i tak dalej. Poza tym nic, ten... Piękna animacja umierania. Co się stało? Nie, nic. Naprawdę, ale to sapę zrobili. Fanatem skór. Skór czy byka nie sięgi. Co chciał powiedzieć, skurwysyna? Prędzej, potem będziesz mdlał. Fanatem skór. Skór czy byka nie sięgi. No, niestety. Co to jest za broń? Na rakietę rychtuj! Po lewo!
pod Ewo! Ognia! Ognia! Jo! Naprzód, synkowie, naprzód, prać! Jezu, wyskakują Geringi. Ja na Geringa zawsze mówiłem Gering. Dalej mówię. Hitlera, Hitler. Cóż to mam? To tak kamera w zmianę pokazuje. Dupa. Jezus Maria, popatrzcie, jak ta animacja kurde wygląda. To widzowie wygląda tak, nie dostaje, patrz. Pa. Ludy, widzowie, ludy. Niefajna sprawa. Zabijaliście Polfę! To teraz... my was zabijemy. I teraz się ciemno zrobiło. Fajnie, widzowie, naprawdę, was nikt jak przyjaciół. Oj. No. Chłopaki! Chłopaki! Wszystko gra na 102! Biedny Farik. Biedny, ale musi wyjść! Walik! Co mu jest? Miał kupę roboty. Szali! Sorry. Zmęczyłeś się. Dam ci na wzmocnienie. Psu nie zaszkodzi? Skąd? Ale to by tobie to nie zaszkodziło. To nie oznacza, że psu nie ma. No pij. Nie mocz się, tylko pij. Spróbuj powiedzieć E przez zamknięte A przez zamknięte mordę. Nie mam otwartą. Spróbuj powiedzieć A. Idź rozejrzyj się za trotylem dla pana kapitana. Rozka stryju. Trochę pogięte, ale można zjeść. Nie. O Mercedes! Ludzie, cicho! Słuchajcie! Niemiec, przez radio zmiłowania prosi. Nareszcie przestaną strzelać. O. Kapitulacja. No to trzeba szyć flagę. Prawdę? Szkopkada? To chyba już koniec. Początek końca. Ale tak czy inaczej, wciąż trzeba sprzątać. Dobra, czy to jest już... bo ja chciałbym skończyć powoli, widzowie. Rosomak, nie filozofować. Wezwij jeszcze raz do poddania, a nie... A nie, to bierz blok. Kapitulacja Niemiec, oni są w Berlinie. Jezus. Kapitulacja. Dwa razy bym mógł to mówić, a nie kurde. Jeden. Napijesz się? Powiedzmy, że to jest właśnie propaganda. Ruscy by nigdy Polakowi nie dali pić.
Oni nawet swoim nie dają. Co takiemu Polakowi robakowi? Nie wyzywam Polaków, ale rozumiecie. PiS. Wiecie, co chciałam, aby okupowali całą Warszawę, żeby była ruska, bo żeby PiS ogarnęli, nie? Jest dla was jeszcze jedna robota. Niech odszczelą PiS, a potem niech się stanie. Przez cały park Tiergarten, pod bramę brandenburską i Reichstag, jadą nasi piechurzy na radzieckich czołgach i naszych działach. Nie powinni napotkać oporu. Ciszej z godziny na godzinę. Kapitan Pawłow rozwalił trochę schody i peron, żeby można było dach. O, widzicie, proszę, proszę. Jak chcecie kolejny odcinek, to dajcie dwie łapki do góry. Jako wóz patrolowy, czołg z orlem na wieży. Rozkaz obywatelu majorze. Umyjcie się, ogólcie. Na pancerz weźmiecie grupę szturmową Szabelli. Szabelli, Szabelli, Szabelli. Rozkaz. Nie, ja to chyba pamiętam. To jest to z tym saperem. Kilometrami mogę jechać, byleby tylko nie strzelali. Otóż ja na furmance wolę. Kapitulacja Niemiec. Ja wciarki wyszły, jak ja to usłyszałam. Kapitulacji. Nudno. Nie naprawdę. Ej. Dawaj. Tylko coś wesołego. No. Do samej bramy. Impreza to co? Impreza! To chyba już ta brama, nie? No. Chyba ta. Niechybnie wrota bardzo duże. Tak jest. Fason ważna rzecz. Nie słyszą, że Polaki jadą. Jakby nie usłyszeli, mogliby pomyśleć, że to Niemcy. Tomek, podłucha! Się witają, przewinmy. Robią sobie zdjęcie, chyba. Dobra, przewinmy to. To jest chyba ta willa Hitlera, coś takiego, nie? Janek tu jest. Ja pierdziele. A Fed na sam skit Berlini. W sensie... No.